wczoraj przeprowadziliśmy z Cori burzliwą rozmowę, dlatego ja już drugą noc starałem się nie spać w pokoju, żeby po prostu nie doszło do kolejnych awantur, jakbyśmy podjęli rozmowę wieczorem. Nie wiem w sumie, gdzie on spał, przebudziłam się, no to był już w pokoju. No i proszę, no dalej taka sama sytuacja, no nieciekawie, no. Smacznego. Smacznego. Na śniadaniu, w milczeniu, później jakieś bezsensowne teksty, no i tak o. Możesz iść sobie po kawę, nie musisz na mnie czekać. Ja nie zamierzam na ciebie czekać, tylko przełknąć ostatni kęs. Zawsze się czeka z szacunku do drugiej osoby. Ty wczoraj nie czekałaś. No, byliśmy grupą. Powiedziałam dziękuję, zjadłam. W takim razie dziękuję, zjadłem. Smacznego. Jeszcze raz. No nie jest to śniadanie mistrzów. Życzę ci samokrytyki trochę w życiu. I spokoju więcej. Zauważaj to, co ty robisz. Ale nie tylko słucham twoich słów, nie potrzebuję. A nie tylko życzeń. Rzucaj ale swoje myśli w kierunku cudzym. Dobrze. Naprawdę życzę ci samokrytyki. Dobrze, ja ci życzę, żebyś przestał gadać do mnie.